Jerzy Skoczylas. Postać, o której można by mówić bardzo wiele. Satyryk, dziennikarz, samorządowiec, aktor, ale przede wszystkim przyjaciel seniorów. Właśnie takie wyróżnienie otrzymał w tym roku podczas Dni Seniora Wrocław 2020. Jak sam przyznaje, może pochwalić się wieloma nagrodami i statuetkami, ale ta zajmuje wyjątkowe miejsce w jego sercu. Nagroda, przynajmniej ja tak to oceniam, płynąca od serca i dlatego sercu bliska. Dlatego przyznaję, że ta właśnie nagroda przyjaciela seniorów bardzo mnie jakoś tak podbudowała, bardzo mnie ucieszyło to, że dostrzeżono to, że działam coś na rzecz właśnie tego środowiska z racji chociażby swojego wieku i współuczestnictwa w tym gronie. No i to mnie jakby obliguje chyba do dalszej pracy. Dla samego artysty bycie przyjacielem seniorów to właśnie bycie wśród nich. Sam nazywa ich młodzieżą starszą i podkreśla, że często są samotni, ale chcą być aktywni. Samotność bardzo ludziom doskwiera i jest to chyba problem bolesny. I dlatego z nim sobie można jedynie poradzić w ten sposób, żeby być z kimś blisko. Czyli bycie przyjacielem seniora to bycie z seniorami, a w moim wypadku jeszcze póki w dalszym ciągu jestem czynny zawodowo, staram się tym seniorom coś proponować, coś co ich w pewnym sensie może i rozerwie, może zabawi, może i zainspiruje na przykład do jakiejś pracy twórczej. I mam nadzieję, że to im w jakimś sensie pomaga. Jeżeli tak, to jestem szczęśliwy. Pokój artystyczny Jerzego Skoczylasa to zajęcia, podczas których satyryk dzieli się doświadczeniem zdobytym na scenie kabaretowej. Seniorzy uczą się, a efektem tego ma być wspólnie wystawiony spektakl kabaretowy. Na razie z powodu pandemii próby musiały jednak zaczekać. Mam nadzieję, wszyscy też o tym żyjemy, że już niedługo zaraza minie i będziemy się już spotykali normalnie. A tęsknota wpływa inspirująco i pomaga właśnie. W czasie pandemii z pewnością pomagać może zachowanie dobrego humoru i dystansu do otaczającej rzeczywistości. To jest tak jakby, jak ktoś mówił, o, pan jest satyrykiem, to pewnie pan się cały czas śmieje. To tak jakby ktoś wymagał, żeby dentysta przyszedłszy do domu wyrywał zęby swojej rodzinie, prawda? No to tak nie jest. Ale oczywiście to pomaga w życiu. To przyznam szczerze, że takie trochę patrzenie przez krzywe zwierciadło na niektóre rzeczy pomaga i chyba może rozładowuje bardziej i stres, i napięcia. Jerzy Skoczylas od lat otwiera wrocławskie Dni Seniora podczas uroczystej inauguracji, ale także aktywnie bierze udział w wydarzeniach towarzyszących. Chociaż jak sam przyznaje, nie jest zapalonym sportowcem, w tym roku zdobył mistrzostwo w rzucie beretem. Mam dyplom, mam na to papier, to nie jest żadna ściema. Były właśnie spotkania senioralne, między innymi w Parku Tarnogajskim była dyscyplina rzut beretem, w niej wystartowałem, początkowo nie chciałem i zdobyłem mistrzostwo. No i proszę bardzo. Satyryk podkreśla także, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Echo 24, Oliwia Stasiak.